Chcemy być blisko nich, pokazywać, że jesteśmy fajni, że jesteśmy z tego miasta. I w tym mieście się udzielamy. Chcemy promować takich operatorów jak my, czyli Artcom, ogólnopolsko. Chcemy stworzyć mapę polskich operatorów lokalnych dostawców internetu i ten projekt promować w mediach ogólnopolskich. On dostaje po prostu dodatkowy kanał, dodatkową możliwość promocji i tak też to będzie wyglądać w przypadku marki Misiot, która będzie po prostu promować poza ofertami lokalnych dostawców, będzie promować też swoją lokalność. Każdy Misiot, który przystąpi, dostanie ogromne wsparcie reklamowe. Przede wszystkim dostanie silną markę, która będzie działała w jego imieniu. Dodatkowo otrzyma zasięg, będzie mógł dać się znaleźć swoim klientom docelowym, jednocześnie będzie mógł jeszcze lepiej konkurować pod hasłem lokalności, która naprawdę jest czymś, co pozwoli wyróżnić naszą ofertę. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, jesteśmy blisko. Jesteśmy prawie na każdym festynie miejskim. Jesteśmy w szkołach, jesteśmy na dniach miasta, jesteśmy tak naprawdę, gdzie się da. Powalski, czyli potencjalny abonent, nie wie o nas wszystkich. Zdarzają się przykłady nawet w Jaworznie, gdzie będąc 18 lat na rynku, zdarza się abonent, który nie wiedział o naszym istnieniu. Mimo, że staramy się być blisko tych abonentów, to reklamy ogólnopolskie dużych operatorów telekomunikacyjnych powodują, że oni są bardziej wizerunkowo widoczni na rynku. Są to przykłady na to, że duzi operatorzy próbują być lokalni, natomiast widzą siłę tej lokalności, którą wy również też macie, tak?